Dzięki staraniom przedstawicieli Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Manhattan Podłęże Polskę odwiedzi grupa młodych artystów z Ukrainy. Na początek miałoby być spotkanie, przyjazd grupy dzieci, prawda? A szerzej to dotyczyłoby nawiązania jakiejś współpracy, może nawet gospodarczej, bo tam w tej miejscowości właśnie są różne przedsiębiorstwa, firmy, które być może by chciały, nie wiem, nawiązać kontakt z naszymi tutaj przedsiębiorcami małymi i coś wspólnie zrobić. Na razie jest to w fazie takiej rozmowy. Co się z tego urodzi, to dopiero zobaczymy. Pomysłodawcą i inicjatorem akcji jest Stanisław Bigaj. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielką pięknego miasta pod Kijowem na Ukrainie, które w sierpniu będzie obchodzić swoje dni. Oni nas tam zapraszają, ale w zamian chcą, żeby pomóc im zagospodarować czas dzieciom, które mają przyjechać od nich do Jaworzna we wrześniu tego roku. No i myśmy się tu zobowiązali jako zarząd naszego stowarzyszenia, że im w tym pomożemy. We wtorek w sali konferencyjnej stowarzyszenia odbyło się spotkanie organizacyjne poprzedzające przyjazd młodzieży. Pomimo tego statutu, co będzie, to będzie dogovor pro partnerskie stosunki. Ja предложила товариству, щоб приїхав до Польщі, приїхав бальний колектив з моєї місцевості, Київського регіону, місто Баришівка. Щоб вони могли показати свою майстерність, дуже ладну хореографію, щоб люди могли побачити українські традиції. Зеспіл Юніст є велокротним учасником регіональних, огульноукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів креативності дітей. В часі чотириднівого побуту в Польщі молоді артисти концертувати будуть в Яворжні, Кракові і Хшанові. Вкрутце, більше інформацій.